Jak to jest mieszkać na Wawelu? Przyjemność. Bezpieczeństwo i pewne trudności. To znaczy? No, zamykają człowieka na, z jednej i z drugiej strony. Trzeba przechodzić przez kontrolę. Patrzymy czasem na niektóre zjawiska tak, jakbyśmy byli egzekutorami sprawiedliwości. Karabin maszynowy w ręku, ktoś zgrzeszył, zastrzelić. No to niewiele by nas na świecie zostało. Kościół, ten, który reprezentuje biskup Pieronek, nie jest kościołem natarczywym, nie jest kościołem, który wchodzi z butami w czyjeś życie. Jest kościołem, który przedstawia siebie, a na końcu zadaje ci pytanie, chcesz być z nami? Jeżeli nie chcesz być z nami, dziękuję. On się często modlił, nie manifestując tego, no ale jak się go złapał raz, drugi na tym, że odmawia różaniec, no to dla mnie kleryka czy księdza to była ważna rzecz. Mistrzowska potrawa księdza biskupa Pieronka. A to ja mam swoje takie, mam cielątko po wawelsku. To jak to jest? Nie będę zdradzał, no. O nim się będzie mówić, jak się będzie cytować w jakichś przyzwoitych podręcznikach historii. To jest człowiek, który naprawdę nie przejmuje się tym, co mówią o nim inni. Chrześcijanin naprawdę wolny interesuje się tylko Bogiem i własnym sumieniem, a nie tym, co powiedzą inni.